Elo, welo, rowerzyści, kolarze, to co dzisiaj wam pokażę, to owocowy przełaj, czyli impreza nieco inna niż zawsze na moim kanale. I jest to typ zawodów, gdzie wysiłek jest dosyć krótki, a mocno intensywny. Jak widać, trasa jest ciekawa. Pogoda jak zwykle na owocowym przełaju tutaj dopisuje. Z tego powodu, że no jak jest przełaj, to musi być ciekawie, nie może być za łatwo. Chociaż jak na razie widzę, to tutaj ta trasa na razie jest w miarę utwardzona. W tamtym roku był nagle spadł śnieg, a dwa lata temu było mega bagno. W tym roku na razie widzę, że jeszcze nie jest to jakoś mocno rozjeżdżone, więc może nie będzie tak źle. Ja do tego też się w miarę przygotowałem. Może nie psychicznie, może nie technicznie, a bardziej rower. Zaraz wam pokażę, jak mój rower jest, jakie przy moim rowerze wpadły modyfikacje. Teraz tutaj w kółko kręcą się mastersi. To jest ich ostatnie okrążenie. Ja mam plan taki ambitny, nie to, żeby być w czołowej dziesiątce, a po to, żeby chociaż nie być zdublowanym. Zobaczymy, czy w tym roku się uda, bo w dwóch poprzednich edycjach mi się to nie udało. Może w tym roku jakoś to wypali, zobaczymy. No i najważniejsze, żeby przejechać jak najwięcej, no właśnie, żeby przejechać jak najwięcej, jakby najmniej chodzenia, jak najwięcej jeżdżenia. Tamta z tyłu jest taka rampa. W tamtym roku mi się nie udawało tego podjechać, mam nadzieję, że tym razem dam radę. No ale można planować, a wiadomo, co wyjdzie, to wyjdzie. Trochę wieje, ale no będzie taki gaz, że to nie będzie miało większego znaczenia. Zaraz startują młodsze kategorie, a ja mam jeszcze 1,5 godziny do startu, więc się trochę tutaj pokręcę, przygotuję, nastawię psychicznie, zobaczymy, co z tego będzie. Myślę, że będzie ciekawie, będzie śmiesznie. No. Najważniejsze, żeby było bezpiecznie. Jedzie chyba zwycięzca. Akurat dojeżdża do momentu, którego ja się najbardziej obawiam. No, zobaczymy, czy ja dam radę. Tu jaka maszyna, kurde. Opony wyższe ode mnie. Owocowy przełaj z roku na rok jakby zyskuje troszeczkę rangą i w tym roku już chodziły plotki, że wystartuje sam Matthew van der Poel. Niestety Mateusza nie będzie, było to... Była to nieprawdziwa informacja, a szkoda, bo też się troszeczkę napaliłem, nie zweryfikowałem tej informacji i też myślałem faktycznie, że to jest prawda. Impreza na tyle mi się spodobała, że wstępnie miałem tutaj jakby nie startować, bo moja żona miała iść do pracy, ale pomyślałem sobie, że może przyjadę tutaj z dziećmi, żeby chociaż pokibicować, popatrzeć. Ewentualnie no dzisiaj tak się złożyło, że żona jednak wstępnie miałem mieć ten dzień wolny, dlatego tutaj jestem, ale nie będę do samego końca, bo jednak się okazało, że ktoś się tam rozchorował i muszę wrócić wcześniej do domu, czyli o 15:30 gdzieś muszę być, więc wystartuję, chwilę się pokręcę i będę wracał. No, tutaj trzeba, czy będzie uważać. Rzeźnia będzie, rzeźnia. Dzień dobry, Robert jestem. Podglądam cię tam. Patryk, no. Fajnie. Powiada, że krosik przełajowy? Tak, tak, ja wiesz, jestem amatorem, bawię się dobrze. Jak zrzucę tutaj... Co roku startujesz? Tak, bawię się od 3 lat. Moje uczci, tutaj akurat jest takie etnograficzne miejsce. No dobrze, dobrze, elegancko. O, tutaj to będzie. O, widzisz, dają radę. O, tutaj widzę. Też tutaj już pomykają, wchodzą ten pełna dynamika. Trzymają mocno te kierownice, bo wiedzą dokładnie, że ich wjeżdżają w teren. No więc muszą pilnować dobrze tutaj tych właśnie swoich rowerków, ale tutaj musi wszystko pracować. Okej, okay, ja już prawie przygotowany, jeszcze tylko kask, rower też już przygotowany. Co do tych zmian, co właśnie powiedziałem, no to
Aby było bardziej przełajowo, to skróciłem mostek i ze 110 dałem teraz 80 i w przyszłości będę troszeczkę modyfikował jeszcze i chyba docelowo będę jeździł albo na setce, albo na 90, to zależy co mi tam lepiej przypasi. I no, jak to przełaj, muszą być opony przełajowe. Do tej pory co roku startowałem na Pirelkach Cinturato Gravel Mixed i w błocie czy w śniegu, no tak średnio dawały radę, a w tym roku stwierdziłem, że zaryzykuję i kupiłem na szybko opony Maxxis Mad Wrestler, czyli takie typowe opony przełajówki, rozmiar 33C, czyli zgodne ze standardami UCI. Tylnia oponka nawet w bardzo dobrym stanie. Przód już troszeczkę zjechany. Opony nie kosztowały mnie drogo, więc zaryzykowałem. Idę do dentki Pirelli TPU. Tylnią jeszcze wczoraj łatałem, bo się okazało, że miało jakieś mikropęknięcie, trochę schodziło powietrze. No opartego bym przejechał te 40, tam 50 minut na tej dętce, bo tam po 3 godzinach dopiero coś było czuć więcej, ale mówię, nie ryzykuję. Znalazłem łatkę do TPU, nakleiłem i trzyma dosyć ładnie. Nie wiem jak co do ciśnienia, chyba z tyłu dam 2,8, z tyłu dam 2,2 i mam nadzieję, że te ciśnienie mi się sprawi. Dobra, prawie gotowy. Jak widzicie, mam na sobie wiatróweczkę, którą ostatnio zamówiłem na AliExpress. Zobaczymy, jak się sprawdzi dzisiaj. Na ten moment jest około 7 stopni, trochę wiecznie, więc jak jest wiatr, to musi być wiatróweczka. Zobaczymy, jak się dzisiaj sprawdzi. W ostatnim czasie mam taką fajniejszą bluzę, ale nie chcę ryzykować, bo nie jest ona tania, a na takim przełaju różnie bywa. To się można gdzieś wywalić, to upierdzielić, to coś tam, więc wolę coś takiego uszkodzić za 5 dych niż coś za prawie 1000 zł. Dobra. Powoli trzeba się ustawiać. Rzymski. Rzymski. To jest tam jakie bardzo dużo. Najmocniej ruszył z tej grupy, ale pamiętajmy, to oddałem się troszkę tego. Ale to lepiej.
kolejni z kategorii amator nam przejeżdżają, a ja już przypomnę oficjalne wyniki. Godzina 12.05, pierwszy blok dekoracyjny. Poza tym przypominam, że jeżeli ktoś... Wyżyk, a ty co na ultra jedziesz z plecakiem? Aha! Okrążenie. Zajebiście. Jeszcze jedna runda.
Jak tam Bodzia ci poszło? Poszło. Przejechałem ramę jak jeszcze. Wiem. Jak się dało. Już to piąty byłem czy szósty, ale a cały czas wiesz, od dwóch lat z piękną super walczę. O. Ale jest teraz lepiej, bo jest światełko w tunelu. A jak u was? U was to masakra było, co? Tyle osób. Jeszcze ja tam trafiłem na tył bardziej. 50 jak się było. 1-1. Jak tam poszło? Dobrze, tak jak chciałem. Nie byłem zablowany, to jest okej. Lepiej. A w tym roku lepiej niż poprzednim? Tak, tak. Też lepsza nawierzchnia była, nie? Nie padało. No. Jak tam? Dobrze? Dobrze, dziękuję. Ty jak? Dobrze. Nie byłem zdublowany, to jest mój sukces, nie? No, to najważniejsze. Co się spisuje? Grupa? Tak. Ty, no dobrze, no to miała taki lepszy test. Łańcuch nie spada, biegi się zmieniają, więc... Tak samo właśnie, ja wiem, a, no też masz. No. Powiem ci, że jakby trochę bardziej czułe by były te, nie, do przerzucania, to by było lepiej. No. To twoja bajka? Co nie, nie, ja to wiesz. Czy długi? Teraz mógłbym... Czy długo? Tak, teraz do domu jechać. Do domu jechać, tak. Jakby pogoda była. Nie podchodziłem po... Rozgrzewka zrobiona. Inna bajka, nie? Tak. Zupełnie co innego. Ale fajnie się tak trzeba prać. Rower w tym roku tak się nie upierdzielił, jak w zeszłym. To widzę kolejny krosik przełajowy. Tak, już na wykończeniu. Ale jeszcze jeździ. No i elegancko. Dobra, czas na szybkie podsumowanie. Zobaczymy, czy zrobię jakiś osobny odcinek podsumowujący całą tą imprezę. Jestem z siebie bardzo, bardzo zadowolony. Nie jestem przełajowcem, jestem gravelowcem. To jest drobna różnica, mimo że można jeździć na tym samym rowerze. To jest w ogóle inna charakterystyka jazdy. Tu jest interwałowo, co chwilę góra, dół, lewo, prawo, jakieś podbiegi. No, ciekawie było. Jestem zadowolony, bo przejechałem prawie całość. Tam na początku była delikatna zamotka, no ale to wiadomo, w amatorach jest bardzo dużo osób, więc jest prawo, żeby do tego, żeby no tam coś poszło nie tak. Dużą stratę miałem na samym początku, dużo osób mnie wyprzedziło. Ja nie lubię takich startów wspólnych, wolę właśnie na jakichś maratonach czy tam na ultra, jak są starty w grupkach po 10-15 osób. Tutaj no cała grupa została opuszczona razem. No pierwsze dwa okrążenia takie jako takie, no ale później wytrzymałość moja pokazała, że mogłem pojechać swoje. Waty trochę małe, to tylko wyszło 250, no ale co chwilę góra, dół, więc to się jakoś wypośrodkowuje. Mimo że na podjazdach czy tam na jakichś sprintach się ciśnie po 400-500 watów, no to później jest tak, że się praktycznie nie pedałuje. No, ale jestem bardzo, bardzo zadowolony. Cały czas sukcesywnie od drugiego okrążenia wyprzedzałem po kolei parę osób. Nie wiem jeszcze, które miejsce, pewnie przyjdzie SMS i zobaczymy. Najważniejsze jest to, że nie zostałem zdublowany i że nie było dzisiaj żadnych przykrych rzeczy typu pęknięta sztyca, koło, spadnięty łańcuch itp. No, ale to zobaczymy. Może zrobię osobne podsumowanie odnośnie sprzętu i cały ten charakterystyki. Dobra, mam jeszcze trochę czasu. Idę coś zjeść, pozbijać jeszcze piąteczki i czas wracać do domu. Przypomnę, że Konrad wpisywał się w ostatni weekend wygrywający w Szczecinie. Ale się nawpierdzielałem. Żarcia, potąd. Różne stoiska z różnymi daniami, no to naprawdę coś rewelacyjnego. Warto przyjechać tutaj, żeby się najeść. No, czas na mnie. Niestety czas goni, jak zwykle. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda mi się pozostać na start elity. I może w przyszłym roku przyjedzie w końcu Matthew Van Der Poel. Tam było widać parę podobnych do niego zawodników, ale to nie było. Dobra. Lecę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczko.